Dzień dobry Państwu. Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. Dzisiaj witamy Państwa wraz z moim kolegą redakcyjnym Tomaszem Gontarzem. Witam wszystkich oglądających. W programie historyczny magazyn śledczy. I dzisiaj w programie, jak już tutaj sugeruje obraz za moimi plecami, poświęcimy się nietuzinkowej postaci naszego życia społeczno-polityczno-militarnego, postaci Jeremy Wiśniowieckiego. Ówże Jeremy Wiśniowiecki, pochodzący z rodu Wiśniowieckich, którzy to byli spolonizowanymi Rusinami, zasłynął jako jeden z waleczniejszych obrońców Rzeczypospolitej w okresie buntów i zamętów spowodowanych przede wszystkim przez niesławnego Chmielnickiego. Proszę Państwa, wyrósł z niego, jak to się mówi, pierwszy obrońca Rzeczypospolitej i to za takiego mieli go szlachcice, a nawet i Żydzi, którzy uważali go za jego znamienitego obrońcę. Niemniej jednak pierwotnie Jarema Wiśniowiecki, który kształcił się najpierw u jezuitów, co spowodowało, że przyszedł na chrześcijaństwo i uległ polonizacji, na katolicyzm konkretnie. Z prawosławia. Ale nie zaniedbywał. Pamiętajmy, że został osierocony w młodym wieku, a ojciec jego jeszcze był prawosławnym szlachcicem. W rzeczy samej, to prawda, ale tutaj chciałbym się skupić przede wszystkim na samym Jeremim Wiśniowieckim, ponieważ jego pierwotne plany, generalnie związane z jakby plany życiowe, nie tyle dotyczyły sfery wojskowej, ile bardziej sfery związanej z zarządzaniem posiadanymi dobrami. Najpierw studiował, tak jak mówiłem, we Lwowie u jezuitów, potem w Padwie, Bolonii, w Rzymie, skąd wyniósł dość bogatą wiedzę z zakresów różnych nauk. Wróciwszy na rodzinne, jak to się mówi, strony, do rodzinnych stron, zajął się przede wszystkim gospodarzeniem, krótko powiedziawszy, nadanymi ziemiami. Nie udzielał się specjalnie politycznie, nie udzielał się militarnie i dopiero właściwie jego pierwsze takie poważne spotkanie z rzemiosłem wojennym nastąpiło w Maastricht podczas oblężenia tego miasta, gdzie zdobywał pierwsze doświadczenia. A później koleją losów, koleją rzeczy musiał zdobywać kolejne doświadczenie w wojnie smoleńskiej, gdzie wspierał wojsko polskie, dowodząc chorągwią. Bitwa nad Sułą, gdzie się wsławił, uwalniając spory Jasyr z rąk Tatarów i znosząc tatarską ordę. No a już najbardziej się wsławił, jeśli chodzi o bunty kozackie i jeśli chodzi o wojnę z przecież Chmielnickim, który był jego, można powiedzieć, głównym takim przeciwnikiem. I tutaj odniósł największe i najsławniejsze zwycięstwa, jeśli chodzi o ten aspekt historyczny, co uczyniło z niego znamienitego wojownika, znamienitego obrońcę Rzeczypospolitej. Zresztą Wiśniowieccy byli na tyle bogatym rodem, że byli w stanie nawet posiadać i wyekwipować prywatną armię sięgającą nawet 6 tysięcy żołnierzy. To potem zrzutowało na dalsze losy rodu Wiśniowieckich, gdyż jego syn, który został potem wybrany królem, no niestety w wyniku wojen rodzina Wiśniowieckich tak zubożała, że króla musieli możnowładcy i inni szlachcice wyposażyć niejako składkowo w różnego rodzaju akcesoria władzy królewskiej. Ale to już inna historia. Zresztą o tym była uprzejma wspominać swego czasu pani doktor Ewa Kurek, do której programu się tutaj odwołam. Zachęcam zresztą do obejrzenia, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat rządów króla Wiśniowieckiego. A my tu skupmy się przede wszystkim na Jaremie, jego życiu i przede wszystkim zagadkowej śmierci, bo o ile był dość znanym wojownikiem, dość znanym, powiedzmy, protektorem Rzeczypospolitej i obrońcą, to jego śmierć budzi wiele pytań. Budzi wiele znaków zapytania,
co było przyczyną. Czy to było trucie, tak jak w przypadku jego ojca, czy jakiś nieszczęśliwy wypadek, czy jakaś jeszcze inna przyczyna, co za tym mogło stać, co się mogło ukrywać. Ale o tym już bliżej opowie mój kolega Tomasz Gontarz, gdyż zgłębił ten temat dość istotnie i przedstawi Państwu wyniki swoich badań. Tomku. Ile można to nazwać badaniami? No, jak nie, jak tak. Natomiast tak, wspominałeś, że był wielkim obrońcą Rzeczypospolitej. Tutaj właśnie kilka rzeczy muszę wspomnieć. No, znakomite zwycięstwo pod Konstantynowem, pokonanie armii kozackiej pod dowództwem Maksyma Krzywonosa. To było, moim zdaniem, ta bitwa była majstersztykiem, jeżeli chodzi o połączenie użycia piechoty ogniowej, artylerii i kawalerii. Słynna z ogniem i mieczem powieści Henryka Sienkiewicza Obrona z Baraża przyczynił się walnie do znakomitego zwycięstwa wojsk Jana Kazimierza w bitwie pod Beresteczkiem nad armią Bohdana Chmielnickiego. Ale militarne osiągnięcia księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, myślę, jest to temat na inny odcinek. Tutaj skupimy się na jego zagadkowej śmierci. Wiemy, że po sukcesie w bitwie pod Beresteczkiem wojska królewskie się podzieliły i książę Jeremi Wiśniewiecki rozbił obóz pod Pawołoczą. 14 sierpnia nic na to nie wskazywało, ale gwałtownie bardzo podupadł na zdrowiu. Doszło do szybkiego osłabienia organizmu, bardzo wysokiej gorączki, gwałtownej biegunki. Został przeniesiony do zamku Pawłowskiego, gdzie mimo podjętego leczenia przez osobistego lekarza rodziny Zamojskich, niejakiego Kunosiusa, 20 sierpnia 1651 roku książę Wiśniowiecki zmarł. Wiemy, że pod koniec trwania tejże choroby był bardzo osłabiony. Ostatnią komunię świętą przyjął na kolanach, podpierając się o dwóch z dworzanów swoich. I tutaj pojawia się właśnie pytanie o dokładną przyczynę jego śmierci. Wyróżnia się tutaj przede wszystkim trzy możliwe powody lub też kombinacje czynników. Pierwsza, zatrucie jedzeniem. Wiemy, że przed tym jak jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, zjadł ogórki z miodem. Na współczesne czasy można by to uznać za dość dziwne połączenie jadła, natomiast w dawnej Rzeczpospolitej, przede wszystkim na wschodzie Rzeczpospolitej, takie rzeczy jadano. Jak taka potrawa mogła w jakiś sposób przyczynić się do pogorszenia pracy układu pokarmowego, trudno by tutaj doszukiwać się przyczyny śmierci. Natomiast istnieje też hipoteza, że mogły znajdować się w ogórkach na przykład połeczki okrężniczcy. Tego nie można wykluczyć. To biorąc pod uwagę bardzo nikły stan sanitarny, w ogóle generalnie prowadzonych działań wojennych, nie jest to niewykluczone. Tak, i to pierwsza kwestia. Druga kwestia, choroba bakteryjna. Najprawdopodobniej tutaj się wskazuje cholerę, jakaś epidemia w obozie wojskowym. Pamiętam, tak jak mówiłeś, warunki sanitarne, szczególnie w obozach wojskowych, nie były w tamtym czasie, nie powiem najlepsze, ale o wiele gorsze w porównaniu ze współczesnymi. Szczerze mówiąc, to te warunki sanitarne były, tak prawdę powiedziawszy, żadne. Więc no, nie można wykluczyć. Z tym, że badając temat, nie zauważyłem, ażeby w obozie pod Pawołoczą była jakaś szersza epidemia, która nagle dotknęłaby całego wojska. Więc też kolejny dziwny temat. Dziwna sprawa. I oczywiście trzeci czynnik, o którym najwięcej opowiemy, mianowicie otrucie, zabójstwo. Takie przypuszczenia pojawiły się już w epoce, już od razu po śmierci w obozie wojskowym. Chodziły takie plotki, pogłoski, że Wiśniowiecki mógł zostać otruty.
No to skoro ruszyliśmy ten temat, ten trzeci punkt, zastanówmy się, jak to mawiali Rzymianie. Tutaj może jeszcze... Cuius bono. Mhm. Tutaj właśnie zasięgnę tekstu źródłowego, który opisywał relacja z sekcji zwłok. Mhm. Uderza tłustość wielka, kiszki tak łojem oblane, jak u wieprza nie mogą być tłustsze, że szpilku nie było gdzie tknąć i płuca bardzo zniszczały. To jest dość podejrzana rzecz, bowiem wiemy, że książę Jeremi Wiśniowiecki zmarł, dodam, w wieku 39 lat, czyli był w sile wieku. W dodatku cieszył się bardzo dobrym zdrowiem. Nie jadał wystawnie, można powiedzieć, wręcz prowadził spartański, żołnierski tryb życia. Jadał bardzo skromnie, praktycznie, z tego co wiem, nie pił w ogóle niemal alkoholu. Skąd właśnie taki opis sekcji zwłok? Wiemy, że dokładny przebieg sekcji zwłok się nam nie zachował, więc bazuje tutaj tylko na tym fragmentarycznym tekście źródłowym. Pytanie, czy badali właściwe zwłoki? Tak, badali, jak najbardziej, bo sekcję przeprowadzono od razu po jego śmierci. Mhm. Natomiast, żeby prawdopodobnie, żeby uciszyć pogłoski i niepokoje wśród wojska, przedstawiono, że sekcja nie wykazała, ażeby książę został otruty. Nic to nie daje, ponieważ pamiętajmy, że w owych czasach nie znano nowoczesnych metod toksykologicznych, a wykrywalność trucizn była na bardzo znikomym poziomie. W związku z tym trzeba postawić tutaj tą hipotezę, czy książę Jeremi Wiśniowiecki został otruty. A jeżeli został, to pojawiają się dwa kolejne pytania. Jakiej trucizny użyto? I kto za jego otruciem mógł stać? Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to niemal wszędzie spotkałem się z tym, że jako truciznę wskazuje się arszenik. Powszechnie używany w tamtej epoce do trucia. Była to jedna z najbardziej rozpowszechnionych trucizn. I na otrucie arszenikiem wskazuje przede wszystkim i wysoka gorączka, ale przede wszystkim bardzo intensywna biegunka, jaka wystąpiła u księcia. Biegunka prowadząca do odwodnienia. I to przy okazji, przy jednoczesnym, dobrym zachowaniu stanu świadomości. Typowe objawy otrucia arszenikiem. Można tutaj domniemywać oczywiście innych trucizn, bardziej pochodzenia naturalnego, organicznego. Natomiast badając tego rodzaju trucizny sporządzane przez różnych znachorów nawet w tamtej epoce, raczej nie doszukałem się czegoś, co by tak bardzo dobitnie przypominało właśnie objawy. Czyli tutaj najprawdopodobniej w grę wchodził, jeżeli oczywiście książę został otruty, w grę wchodził arszenik. I drugie pytanie się pojawia, skoro zatem został otruty, to kto mógł stać za właśnie jego morderstwem. I jak w wielu takich sprawach pojawia się pytanie o czynnik wewnętrzny, czyli czynnik wewnętrzny na zasadzie, kto wśród szlachty i magnaterii mógł chcieć jego śmierci najbardziej, oraz czynnik zewnętrzny, czyli kto wśród jego bezpośrednich wrogów, mówimy tutaj o kozakach, mógł chcieć jego śmierci. No tu jeśli chodzi o szlachtę, to ja bym raczej nie szukał winnych, tak prawdę powiedziawszy, ponieważ szlachta wręcz uwielbiała Jaremę. Szlachta średniego szczebla, wielu magnatów pewnie też, tak, ale magnateria, jeżeli mówimy właśnie o tutaj czynniku wewnętrznym, kto z najbliższego otoczenia księcia Jeremiego Wiśniowieckiego chciał jego śmierci, to jako podejrzany pojawia się tu hetman Mikołaj Potocki. Dlaczego Potocki mógł chcieć jego śmierci? Przede wszystkim był bardzo zazdrosny o sławę, jaką miał Wiśniowiecki jako znakomity wódz i strateg. Wspominałem tu o jego zasługach. Głównie to właśnie dzięki jego działaniom, między innymi jego działaniom, udało się odnieść to znakomite zwycięstwo pod Beresteczkiem nad wojskami Bohdana Chmielnickiego. Tak jak gwiazda chwały i sławy Wiśniowieckiego coraz bardziej jaśniała, tak u hetmana Potockiego
Ta gwiazda już dawno zgasła. Pamiętajmy, że Potocki nie cieszył się raczej już wtedy za dobrą sławą, dlatego że to z jego winy wojska koronne poniosły druzgocącą klęskę pod Korsuniem. Wynikało to właśnie z jego niekompetencji dowódczej i skłonności do nadużywania alkoholu. Więc to pierwsza sprawa, bardzo oczywista. Mimo że no, to Potocki miał buławę hetmańską, no to bardzo wielu w epoce uważało, że to raczej Wiśniowiecki na buławę hetmańską o wiele bardziej zasługuje. To pierwsza sprawa. Druga, osobista niechęć obu tych dowódców. Sposób dowodzenia Wiśniowieckiego był bardzo zdecydowany, bardzo dynamiczny. Był to też człowiek z bardzo bezkompromisowym podejściem, jeżeli chodzi o kwestie tłumienia powstania chmielnickiego. No, wiemy, czym zasłynął, prawda? Jak się szczernią kozacką rozprawił, między innymi wbijaniem na pale. No, chociaż kołem, pamiętajmy, kołem, że... ćwiartowanie, prawda? Świdrowanie oczu też było notowane. Natomiast pamiętajmy, że kozacy dopuszczali się, i czerń kozacka przede wszystkim dopuszczała się potwornych okrucieństw i grabieży, więc no to było odwdzięczanie się pięknym za nadobne. Nie było to bezmyślne okrucieństwo, tak, miało to swoje uzasadnienie. Powiem tak, że zasadniczo tym bardziej biorąc, wojna psychologiczna. Zasadniczo rzecz biorąc, jeśli mogę wtrącić, to tutaj można by było powiedzieć, że książę Jeremi Wiśniowiecki był wręcz nawet legalistą, ponieważ tego typu kary przewidywano za wszelkiego rodzaju występki przeciwko prawu, czyli tak na dobrą sprawę, mimo że był okrzyknięty jako okrutnik, to stosował kary przewidziane w kodeksie karnym. A takie właśnie kary przewidywał kodeks ówczesnej Rzeczypospolitej za przestępstwa pospolite, tak zwane. Czyli grabież, mordy, podpalenia, etc., etc. W związku z czym, mając do czynienia z tego typu przestępstwami, stosował się do kodeksu karnego ówczesnego porządku prawnego. Czy to było okrucieństwo? No, takie było prawo. Dura lex, sed lex, jak to mawiali starożytni. I teraz w tej sytuacji, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, no w zasadzie można powiedzieć, że był praworządnym jeżeli obywatelem. Jeżeli ktoś chciałby się dokładniej na przykład dowiedzieć, do jakiego okrucieństwa byli zdolni kozacy, no to chociażby warto tutaj zapoznać się z tym, w jaki sposób został zamordowany święty Andrzej Bobola. Chociażby. Też spotkałem się z jednym źródłem. Dokładnie tego już nie pamiętam, ale więc w programie tego nie przytoczę. Może jak znajdę, uzupełnię to w komentarzach, prawda? Że czy po spaleniu jakiegoś i wymordowaniu jakiegoś klasztoru, dworu szlacheckiego, kozacy urządzili taki pokaz, że na jednej szubienicy powiesili polskiego szlachcica, Żyda i psa, i podpisali to w tłumaczeniu Lach, Żyd i pies jednej są wiary. Więc no, pogromy Żydów, i nie tylko szlachta, ale też Żydów, no, z powstania chmielnickiego są dobrze znane. No ale tutaj pogromów dokonywała czerń. Zresztą to, co się wydarzyło na przykład w XX wieku, już jeśli chodzi o Wołyń, to można powiedzieć, że nihil novi sub sole, tak cytując starą maksymę szlachecką. Już wtedy, w 1650 i wcześniej, czerń ukraińska stosowała podobne metody wobec zamieszkujących tamte tereny Polaków, więc nic nowego tak na dobrą sprawę. Można powiedzieć, że powrócili w XX wieku do tradycji. A jeszcze jedna rzecz odnośnie Żydów. Tutaj nasz książę, nie waham się tego powiedzieć, skoro się spolonizował i bronił Rzeczypospolitej, nasz książę był uznawany też za wielkiego obrońcę Żydów. Między innymi taki pisarz żydowski Nathan Hanover, tutaj zacytuję o jego roli w ratowaniu żydowskich uchodźców z kozackiej pożogi. Tutaj cytat jest taki: niósł ich jak na skrzydłach orlich, aż ich przeprowadził dokąd chcieli. Gdy im groziło niebezpieczeństwo, z tyłu kazał im iść przed sobą. A gdy im groziło z przodu, wówczas on maszerował przed nimi jako tarcza i puklerz, a oni za nim kładli się obozem. Taka to Polska niegodziwa była, taka antysemicka, że Żydów broniła.
tak nawiasem mówiąc, odnośnie dzisiejszych dyskusji. No ja też wątpię, żeby współcześnie w szkołach Izraelu o tym uczono. Tak, to bardzo wątpliwe. Ale już wracając do tematu samego trucia, no to ten czynnik wewnętrzny, jakby omówiliśmy, że podejrzanym jest tu tutaj Mikołaj Potocki. Natomiast czynnik zewnętrzny. Kto mógł wśród kozaków zaporowskich chcieć jego śmierci? No, głównym... Pytanie, kto by nie chciał. Tak przede jest. Wszystkim. No i oczywiście głównym tutaj podejrzanym jest sam, nie kto inny, jak Bohdan Chmielnicki. Nawiasem mówiąc, przecież też, wiadomo, kozacy, też Polak, tyle że skozaczony. Pamiętajmy wtedy, no czy on był rzeczywiście, czy on był szlachcicem ruskim z pochodzenia, czy polskim szlachcicem. Jego pochodzenie jest bardzo zagadkowe też. Nie wiemy przed jego ojcem, nie wiemy za bardzo nic o jego pochodzeniu, jego rodziny. Pieczętował się herbem Abdang, ale prawdopodobnie ten herb sobie zawłaszczył i wcale nie był nawet szlachcicem. Ale to zupełnie inny temat, dobrze. Podejrzany Chmielnicki, no rzecz oczywista, prawda? Poniesiono ogromna klęska pod Beresteczkiem. Armia Zaporowska jest zdezorganizowana po tej sromotnej porażce. Skoro kozacy nie są w stanie, i Chmielnicki i kozacy nie są w stanie uporać się z księciem Jeremim w otwartym polu podczas bitwy, to trzeba tutaj wykorzystać jakiś inny sposób, żeby tego znakomitego dowódcy się pozbyć. Natomiast inna sprawa, ciężka rzecz, że w jaki sposób Chmielnicki mógł, że tak powiem, przemycić swoich agentów, swoich ludzi lub kogoś przekupić bezpośrednio w obozie Wiśniowieckiego, żeby ten go otruł. To trudna kolejna sprawa. Trucizna mogła być podana albo w jadle, albo w medykamentach. Albo w napoju. Tak, tutaj właśnie mówimy, nie można wykluczyć na przykład dwóch czynników, że Jeremi Wiśniowiecki rzeczywiście zachorował, a potem, wykorzystując tą okazję, został arszynikiem otruty, podając ową truciznę w medykamentach. Tutaj właśnie czynnik zewnętrzny, mimo że oczywistym jest, że ich Chmielnicki chciał jego śmierci, jak mało kto inny, to ten czynnik zewnętrzny właśnie z jego strony jest mniej prawdopodobny. Ja bardziej tutaj upatrywałbym czynnika wewnętrznego, że właśnie Mikołaj Potocki mógł stać za jego otruciem, jako że no, zajmował się nim osobisty lekarz rodziny Zamoyskich, dr Kunasius. Nie wiemy, czy to na przykład on nie został w jakiś sposób przekupiony przez Potockiego i jego ludzi i właśnie nie podał księciu trucizny w medykamentach. Tego nie wiemy. W każdym razie, no, książę Jeremi Wiśniowiecki po bardzo intensywnej, właśnie ciężkiej chorobie, trwającej prawie tydzień, no, 20 sierpnia 1651 roku, umiera. Jeżeli myślę o tej sprawie, no to mi jednak jako najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci jawi się właśnie otrucie i za pomocą arszeniku i właśnie czynnik ten wewnętrzny, że to Mikołaj Potocki mógł stać za jego otruciem. Ja bym zadał jednak takie pytanie. Mimo wszystko... Oczywiście podkreślam, że jest to hipoteza moim zdaniem najbardziej prawdopodobna. Kto inny może do innych wniosków bardziej dojść. Bym się skłaniał tutaj ku Chmielnickiemu. Pomimo trudności z przeniknięciem do obozu wroga, to jednak ludność tych rejonów była, można powiedzieć, na tyle spokrewniona ze sobą, że w zasadzie trudno było odróżnić tak zwanego swojego od wroga. A druga sprawa, co który z potencjalnych zamachowców zyskiwał? No tak. W przypadku zranionej dumy i powiedzmy zazdrości. Ale mógł też bać się Potocki o pozycję przecież. Co Potocki zyskał po śmierci Chmielnickiego? Przepraszam, Wiśniowieckiego. A co zyskał Chmielnicki po śmierci Wiśniowieckiego? Wychodzi na to, że Chmielnicki lepiej na tym wyszedł, aniżeli Potocki. Ale jeżeli mówimy tutaj właśnie, jeżeli zleceniodawcą otrucia miałby być Chmielnicki, no to tutaj trzeba byłoby szczegółowo przebadać temat, kto znajdował się w służbie księcia Jeremiego i tak dalej. Prawda? Więc moim zdaniem jednak Potocki jest bardziej prawdopodobny, gdyż miał łatwiejsze dojście.
Tak, Potocki miałby lepsze powiedzmy możliwości, natomiast Chmielnicki miał większą motywację. Zresztą popatrzmy potem na rozwój historii, czym się dalej skończyło, jeśli chodzi o śmierć Wiśniewieckiego, prawda? Potem Ukraina rzeczywiście oderwała się w dużej części od Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, ugoda w Białej Cerkwi. Tutaj Potocki właśnie, Mikołaj Potocki poszedł na kompromis z Chmielnickim, bardzo duży, dał duże ustępstwa dla kozaków. No, wątpię, żeby Wiśniowiecki na to się godził. W życiu, jak znam Wiśniowieckiego. Mhm. A jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie, że Potocki był zleceniodawcą jego zabicia, no to o ile pamięć mi nie myli, właśnie Potocki zmarł tegoż samego roku, tylko że 20 listopada, o ile pamięć mi nie myli. Więc jeżeli to on stał za otruciem, to że tak ujmę, karma szybko go dosięgła. Jeszcze jest jedna alternatywa, o której nie wspomnieliśmy. Spisek Chmielnickiego z Potockim. Nie da się tego wykluczyć. To też. Absolutnie niewykluczone, chociaż w tamtym czasie mogli jeszcze nie mieć ze sobą jakiegoś tak... że tak ujmę, tutaj trzeba byłoby prześledzić, czy między nimi były jakieś korespondencje właśnie w tamtym czasie. No warto by było na to zwrócić uwagę. W tych akurat dniach, miesiącach. Bo jak poskładać 2-2, wychodzi w tym momencie całkiem logiczny układ, biorąc pod uwagę rozwój historyczny, powiedzmy, dalszych dziejów, że porozumienie dałoby możliwość po pierwsze przeniknięcia do obozu Wiśniowieckiego, i spełnienie, powiedzmy, zapędów politycznych Chmielnickiego. Można, a nawet więc trzeba taką hipotezę postawić. Myślę, że nie. Ale podkreślajmy, to jest hipoteza. Tylko hipoteza. Oczywiście. To jest wszystko więc hipoteza. Więc sprawa ewentualnego porozumienia tych dwóch ludzi jeszcze do wnikliwego przebadania. No i tym samym w tym momencie odkryliśmy jeszcze trzecią możliwość. Ale to jeszcze nie jest koniec historii. Po śmierci książę Jeremi, z jego testamentu wynikało, że chciał być pochowany w ufundowanym przez siebie kościele w Wiśniczu. Tak się jednak nie stało. Najpierw jego ciało zostało zalane smołą w trumnie, przeniesione do Sokala. Dopiero około 2 lata później, po jego śmierci, z inicjatywy wdowy po nim Gryzeldy Zamojskiej, został on pochowany w klasztorze na Świętym Krzyżu. I tutaj taka ciekawa rzecz, że już w latach 30. ubiegłego wieku przypuszczano, że ciało wcale może nie należeć do księcia Jeremiego Wiśniewieckiego. W 1980 roku domniemane ciało księcia Wiśniewieckiego dokładnie zbadano i z badań wynikało, że nie mogło być to zwłoki księcia Jaremy. Przede wszystkim zmarł w wieku 39 lat. Natomiast domniemane ciało, które uważane było i do dziś jest za ciało Wiśniowieckiego, należało do osoby starszej. Była to osoba która przekroczyła 50. rok życia. Natomiast pamiętajmy, że najpierw klasztor został złupiony podczas potopu szwedzkiego, ile pamiętam, i również w 1777 roku nastąpił pożar, gdzie właśnie prawdopodobnie ciało księcia Jeremiego Wiśniowieckiego spłynęło. Czyli nie mamy żadnych dowodów, które moglibyśmy porównać według dzisiejszej wiedzy i powiedzmy środków technicznych. Jedynie przekazy historyczne. Ale to, cośmy złożyli do tak zwanej kupy, jak to się mówi, w całość, wskazywałoby na to, że Wiśniewiecki mógł paść ofiarą nawet nie jednego, powiedzmy, wroga, ale wręcz ofiarą całego spisku, tak na dobrą sprawę. I ta teza mogłaby być najbardziej w tej sytuacji logicznym rozwiązaniem jego śmierci. Widzisz, ja właśnie ewentualnego porozumienia między Potockim a Chmielnickim nie wziąłem pod uwagę. I tutaj ten wątek można byłoby rozwinąć jeszcze, ale trudno tutaj mówić, bo też nie badałem właśnie sprawy na przykład korespondencji, czy utrzymywali jakieś właśnie w tych dokładnych dniach, miesiącach jakichś kontaktów. No jest to niewykluczone w tej sytuacji. Nie przyszło mi to na myśl, szczerze przyznaję. To od tego jest, powiedzmy, sfera badawcza, żeby móc odkryć, co było przyczyną naszych docieków. Ale zachęcamy, ja też zainteresuję się osobiście tematem i zachęcam, żeby inni nasi oglądający nasz program też się tym zainteresowali bliżej.
bo może dojdą do, badając sprawę na podstawie źródeł, dojdą do zupełnie innych wniosków niż my na przykład tutaj przedstawiliśmy. Do czego Państwo będziemy chcieli zachęcać? Na tym polegają właśnie takie zagadkowe kwestie naszej historii. I tym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy program. Jednocześnie zachęcić Państwa do tego, żebyście sięgnęli Państwo do źródeł historycznych i sprawdzili sami na własną rękę nasze dociekania. Kto wie, może ktoś z Państwa wpadnie na jeszcze ciekawsze ślady historyczne, które dotrą do naszej wiedzy za Państwa pośrednictwem i za pośrednictwem Państwa komentarzy. Ja ze swojej strony bardzo dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że program się podobał i że następne programy, które mamy w planie przedstawić Państwu, również będą się Państwu podobały. Ze swojej strony jednak mam do Państwa prośbę. Otóż biorąc pod uwagę, że nasze utrzymanie pochodzi tylko i wyłącznie z Państwa wpłat, żebyśmy mogli funkcjonować, potrzebujemy w dalszym ciągu Państwa życzliwości finansowej. Dlatego też bardzo proszę o nieustawaniu w dokonywaniu wpłat na nasze konto, dzięki czemu będziemy mogli dalej działać i tworzyć chociażby programy takie jak ten, który mam nadzieję się Państwu podobał. Za dzisiejszą uwagę dziękuję bardzo. Marcin Truk i Tomasz Gontarz. Ja również dziękuję. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę i zapraszamy do następnego spotkania z historią.